Jedno z takich bardziej popularnych, na pewno bardziej podstawowych ćwiczeń na mięśnie ud, ogólnorozwojowych na mięśnie ud. Pracują całe mięśnie ud, dodatkowo mięśnie pośladkowe. Bardzo bym powiedział ćwiczenie istotne w wielu planach treningowych. To jest wyciskanie na maszynie skośnej, na suwnicy, a jak zwał, tak zwał. Ok, przyjmujemy pozycję właściwą. Co to znaczy właściwą pozycję? Mianowicie pośladki powinny przylegać do siedzenia, odcinek lędźwiowy też powinien być tak jakby wciśnięty w oparcie. Górna część pleców powinna przylegać. I teraz co z głową? Dużo osób ma nawyk odrywania głowy, zadzierania jej do góry. Nie jest to do końca dobre, szczególnie jak działają na nas duże przeciążenia z góry. Ja osobiście tej pozycji zupełnie prawie leżącej też nie lubię, nie czuję się w niej komfortowo, a więc teraz akurat nie mam, ale normalnie podłożyłbym sobie mały roller z tyłu pod głowę. Tak, żeby moja naturalna pozycja była mniej więcej taka, jeśli chodzi o ustawienie tułowia i całego odcinka szyjnego względem reszty. Załóżmy więc, że mam to podłożenie pod głowę i ustawiamy stopy. I teraz co jest bardzo ważne, przy ustawianiu stóp na platformie już dużo osób popełnia ten błąd, że odrywa lędźwia, odrywa pośladki i już później zapomina je ustawić z powrotem prawidłowo na miejsce, tylko są one jakoś tak nie do końca sprecyzowane, gdzie one leżą i ten odcinek przestaje być taki stabilny. Pamiętajmy, że działać będzie na nas duża siła, działa jakby opadająca na nas z góry. Okej, nasze nogi są niezwykle silne, zazwyczaj u większości ludzi są silne, a więc są w stanie podołać jakiemuś tam ciężarowi, jakiemuś tam naciskowi, ale to przeciążenie również idzie na nasz kręgosłup, który jest naszym stelażem, naszą podporą, tak? A więc też musimy mieć dobrze ustawione ciało, górną część ciała względem dolnej części ciała, aby te siły działające na nas rozkładały się w miarę równomiernie. Następnie trzeba zadbać o dobre ustawienie stóp na platformie. I teraz tak, ustawiam nie za wysoko. Zbyt dużo osób za bardzo się przejmuje, analizuje miejscem, gdzie powinno te stopy ustawić i jak one powinny później działać, to ustawienie na pracę naszych mięśni. Jeżeli jesteśmy osobą początkującą i nie pracujemy, nie zastanawiamy się nad jakimiś wielkimi detalami, zresztą nawet nie ma to chyba wpływu, kto ile trenuje, powinniśmy dostosować ustawienie stóp na platformie do naszego ciała, czyli znowu do naszej długości kończyn, do naszej mobilności w stawach. Jeśli chodzi, mam na myśli mobilność, głównie tu chodzi o mobilność w stawie skokowym, czyli to jak tutaj będzie pracować nasz staw podczas opuszczania i wyciskania oraz oczywiście stawie kolanowym i biodrowym. To są tutaj najważniejsze stawy, które będą pracować. Ja preferuję raczej ustawienie po środku platformy neutralnie, nie za bardzo szeroko, nie za bardzo wąsko, lepiej niżej niż za wysoko, tak? Po to, żeby jednak większą pracę przejmowały mięśnie czworogłowe, mięśnie dwugłowe, pośladkowe wspomagały je jedynie. Im wyżej ustawimy stopy na platformie, tak, gdzieś tutaj nawet, to przede wszystkim tracę już tą stabilizację w odcinku lędźwiowym i zaczynam unosić pośladki, a więc to już jest za wysoko do mojego ustawienia. Będę czuł zbyt mocny nacisk na ten odcinek lędźwiowy, lędźwiowo-krzyżowy. A więc wolę zdecydowanie opuścić niżej, neutralnie ustawić stopy, można minimalnie palcami na zewnątrz, żeby to ustawienie kolan względem stóp też szło równo, czyli kolana nie bardziej zrotowane do wewnątrz, ani też jakoś nadmiernie na zewnątrz. I wypchnięcie, ale nie na 100%, czyli kolana, stawy kolanowe zostają minimalnie ugięte. Odblokowuję maszynę. Zazwyczaj te blokady gdzieś tu po bokach są. Zapieram się mocno, czyli dociskam pośladkami do siedzenia. Opuszczam na tyle głęboko, ile mogę. I to opuszczenie jest bardzo ważne. To znaczy schodzę na tyle głęboko, ile mogę, bez odrywania pośladków i odcinka lędźwiowego od oparcia. I wypycham płynnym ruchem, pchając prasę całą stopą. Czyli nie przenoszę ciężaru bardziej na palce, bardziej na pięty, tylko staram się, żeby równomiernie cała stopa pchała platformę. I opuszczam
na ile nisko się da, żeby nie tracić kontroli nad odcinkiem lędźwiowym i siedzeniem, i wypycham, ale nigdy nie blokuję stawów kolanowych, czyli nie ma tego kompletnego wyprostu. Wtedy tak naprawdę dojdzie do rozluźnienia mięśni czworogłowych, które powinny trzymać ten ciężar, i całe przeciążenie pójdzie w staw kolanowy, co jest bardzo złe. I jeszcze raz, zejście w dół. Minimalnie kolana, widzicie, się rozszerzają, ale też bez przesady. Jak za bardzo zacznę rozszerzać, też zacznę tracić kontrolę nad kontaktem z platformą, a więc absolutnie nie możemy zbyt mocno rozkładać nóg. Na tyle pełny zakres ruchu, na ile mogę. Tempo, jak widzicie, kontrolowane, to też jest bardzo ważne, czyli w trakcie opuszczania nie możemy tracić kontroli nad ruchem, jak i w trakcie wyciskania. Ok, faza pozytywna ruchu, czyli wyciskania, może być szybsza minimalnie, ale nie może być dynamiczna. To nie ma być odepchnięcie od siebie ciężaru, tylko to ma być kontrolowane wyciskanie z napięciem mięśni ud i mięśni delikatnie pomocniczych. Oczywiście tułów ustabilizowany w trakcie, brzuch napięty, kontrolujemy oddech, tak żeby cała sylwetka, jakby całe ciało współgrało z tym ruchem. Jeżeli ten ciężar będzie zbyt duży, co często widuję na siłowni, pozakładane milion kół z każdej strony i ten zakres ruchu wtedy jest króciutki, tak? Taki, że prawie tej pracy praktycznie, że nie ma. Ona jest zbyt krótka i zbyt mało bodźców będzie docierało do naszych mięśni. Także co z tego, że ciężar duży, jak nie wykorzystujemy potencjału płynącego z danego ćwiczenia. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest w trakcie oczywiście ustabilizowania sylwetki, czyli kontrolowanie oddechu i kontrolowanie napięcia mięśni brzucha też, czyli nie mogę się tu kompletnie rozluźnić w trakcie wyciskania, jednak ten brzuch delikatnie napięty powinien być. Zaparci jesteśmy, chwytamy się uchwytów po to, żebyśmy mogli lepiej, efektywniej wyciskać. I co jest jeszcze bardzo istotne, tempo. Tak jak widzieliście przy moim wykonaniu, opuszczanie jest zawsze nieco wolniejsze niż wyciskanie. To jest takie podejście, nazwijmy to klasyczne, czyli ta faza negatywna ruchu opuszczająca powinna być bardziej kontrolowana, bardziej spowolniona, co nie znaczy, że też do przesady jakiejś wielkiej. Natomiast wyciskanie z kolei nie powinno być zbyt dynamiczne. Dużo osób pozwala sobie na taką odepchnięcie ciężaru od siebie, takie wypchnięcie go w górę i utratę kontroli w ten sposób nad samym ruchem wyciskającym. Co też ma duże znaczenie, bo ruch wyciskania jest tak samo tutaj ważny, tak? Okej, trudniejszy zazwyczaj jest ten kontrolowanie ruchu w dół, bo jednak działa na nas siła grawitacji, działa na nas ciężar. Natomiast podczas wyciskania jest ciężko i ludzie już zazwyczaj myślą, a dobra, tylko żeby wycisnąć, tylko żeby wycisnąć. Natomiast nie skupiają się w ogóle na pracy tych mięśni, na kontroli tego ciała, tak? Te nogi żyją swoim życiem, kolana uciekają do środka, na zewnątrz, tak? Gdzieś tam jakieś wygięcie tułowia, gdzieś tam jakieś podniesienie lekkie bioder, odrywanie stopy delikatne, przekręcenie jej. To te wszystkie rzeczy nie powinny mieć jednak miejsca. Ciało, ja to zawsze tak mówię, że ciało powinno pracować na tej maszynie, jakby było częścią tej maszyny. Czyli wchodzimy w tą maszynę i stajemy się jej częścią, żebyśmy mogli idealnie wykorzystać każde powtórzenie. Także kontrola ciężaru, kontrola ruchu, pełny zakres ruchu, kontrola tempa, i jeżeli spełnimy wszystkie te aspekty, plus zadbamy też o dobrą mobilność w stawach skokowych, biodrowych, abyśmy mogli głęboko, rzeczywiście nisko schodzić, tym lepsze będzie i efektywniejsze wykorzystanie potencjału tej maszyny.